Cześć, witajcie, z tej strony SPS, witam was w drugim unboxingu na moim kanale. Na samym początku musicie zostawić łapkę w górę, o taką pozytywną, o i suba. Dzisiaj będziemy otwierać sobie klawiaturkę, ponieważ kupiłem sobie taką jakąś pierwszą, lepszą mechaniczną, mechanical klawiaturkę. Już wam pokazuję dlaczego. Otóż ta klawiatura przeżyła już wiele upadków, uderzeń, tutaj troszeczkę żurku, chipsy, a tu się raz wylała cola. No, natomiast ta klawiatura już jest wysłużona. Mikrofon jeszcze jaki jest, taki jest. Jeszcze będzie kiedyś myszka do zmiany, może monitor, który jest okurzony swoją drogą. Jeszcze się wam nie chwaliłem, patrzcie. Tutaj nowy internetek jest grany. Nieważne, więc otworzymy sobie dzisiaj klawiaturkę. Kupiłem ją w sumie gdzieś okolice 200. Jeśli wam się spodobają takie unboxingi, zostawcie łapkę w górę, o. Łapka w górę, o, na tle ładnego obrazu, łapka w górę. I co? Myślę, że już będziemy ją otwierać. Tutaj sobie tak ją, że tak powiem, napocząłem, tylko że nie wiem, którą stronę w sumie. Tutaj już rozwaliłem, dobra. Czekajcie, to się chyba obraca tak, o, w tą stronę. Ciężko się tak tą jedną ręką nagrywa. Tak, to było tutaj. Tu było przecinane chyba. Nie, z której strony było przecinane? Tutaj było. I to ja to tak tego po prostu nie chcę. Tutaj mam ładne skarpetki w jajka sadzone. Jeśli też macie ładne skarpetki w jajka sadzone, możecie napisać. Dobra, odblokowałem tutaj mechanizm. Tutaj ogólnie mam trochę kater, więc orki. I będziemy próbować się do niej dostać. Tak więc ja tutaj będę lewą ręką dłubał. O, no tu jeszcze pewnie jakieś są inne te, że tak powiem, może nie zabezpieczenia, ale ty, no nie dostanę się do niej. O, chociaż moment, a jakbym sobie, dobra, trudno, będę to tak po prostu rozrywał, bo ja to chcę wyjąć dzisiaj. Aha, bo to jest jeszcze takie jedno, a to takie rzeczy. Dobra, i z drugiej strony będę musiał zrobić to samo, czyli tutaj po prostu, o, rozdrapać. I teraz tak, czy to wyjdzie? Nie wiem, więc mam lepszy pomysł, bardziej ekstremalny. Wezmę to sobie na łóżko, no i będę robił to tak. Dobra, wypadło mi, nic się nie dzieje, spokojnie. Na razie to wygląda coś takiego. Czekajcie, ja sobie tutaj, o, muszę zajrzeć do środka. Tu w ogóle widzieliście kawałek mojej pięknej hawajskiej koszuli. Ty, no nie dostanę się do tego. Znaczy jestem w... Zaraz tutaj, o, będzie Nelson walony. I będzie wyciągane, ale mam dziurę tutaj na... Ty, no co jest? No nie dostanę się do klawiaturki, no. No nie, nie i tyle. O, jestem już. Dobra. Pierwsze za nami. I teraz chyba wyciągamy już normalnie. Ale... Dobra, i teraz nową, a jednak dwoma nogami. Dobra, pudełko możemy gdzieś tam sobie strzelić. Jeśli ktoś chciałby się zmierzyć w parterze, zapraszam. Dobre nogi. Tutaj wam jeszcze coś pokażę. Zgadnij, kto to. Zaprosimy go. Witam. Tu możecie łapeczkę za niego zostawić. Zostawiamy łapkę. Zostawiamy? Zostawiamy. Dobra. Mamy tutaj, tu w ogóle jest stara maszyna, jej bilet na autobus, jakieś buty, nieważne. No i musimy sobie to jakoś odpakować, tak więc tutaj bierzemy to od tej strony. Dobra, znowu ujebałem, Boże, ja nie umiem robić unboxingu, a szczególnie na ręku. Na filmikach na YouTubie wyglądało to tak jakoś bardziej prosto. Aha, no dobra, nieźle. Dobra, może ja to sobie jednak na biurko tutaj rzucę. Wystarczyło zrobić tylko taki ruch ręką. O, hop. I już ona się otwiera. Chyba. Nie, jednak się nie otwiera. Czemu się nie otwierasz? Przecież już tutaj ładnie. A, bo to muszę chyba wyjąć. Teraz się będzie otwierać. Uwaga. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Dostałem jakąś naklejkę. Tutaj takie kiedyś dostałem naklejki, tylko że z Razera. Tutaj chyba nawet jeszcze są. O. Takie, o, podobne. No i dobra. Tutaj jakiś... Nie wiem, co to jest. Tu się chyba zupę miesza, czy coś takiego. Szczerze nie wiem, czy to ważne. Tu mamy
Oj, by wypadło. Tu mamy instrukcję THOR 300. Kod o jedzeniu usłyszał, więc robimy mu nara. I dobra. Tutaj jest pewnie kabelczyk, jest kabelczyk. Dobra, to tego nie będziemy czytać. Każdy porządny mężczyzna nie czyta. No, fokus mi musi złapać. Halo? Czekajcie, o, już. Już jesteśmy w domu, dobra. Każdy porządny mężczyzna nie czyta, tylko robi to na czuja. Tu oczywiście już mogę to sobie całe wyjąć. Dobra, biorę to w inną stronę. Mamy to tutaj na łóżeczku. I wyciągamy to z tego pokrowca. Tylko ten pokrowiec się pewnie jakoś otwiera. A nie, on jest tutaj otwarty. Dobra, gitara. Gitara jest tutaj. Dobra. Teraz tutaj sobie muszę przytrzymać. No i uwaga, jest. Nie za głośna. Za cicha też nie jest. Tutaj taki kabelczyk. Ma te fajne podstawki. Mam nadzieję, że one są... Dobra, one są... one są, jak widzicie, tutaj takie gumowe. O to mi chodzi, żeby ona po prostu mi nie jeździła po biurku. Tu również są... Wygląda takie na w miarę solidne. Zaraz nie będzie solidne, jak mi to spadnie. Więc klawiaturka prezentuje się tak. O, taka najzwyczajniejsza. Tu będą największe playsy grane. Tu, o, tu będę szedł do góry, tu na dół. Tu będę skręcał w lewo, tu w prawo. A tu będę pisał brzydkie słowa, jak na przykład o. Jeśli wiecie, jakie to słowo, napiszcie w komentarzu, a przypnę wam serduszko. Dobra, tak więc ja ją zaraz podłączam i widzimy się za chwileczkę. Tak więc witam ponownie. Już tutaj klawiaturka podłączona. Patrzcie, jak się świeci. I tutaj będziemy mogli, o, sobie już poklikać, o. I tu już się coś dzieje, widzicie? Tu już jest grane playsy są. No, tak więc klawiatura prezentuje się całkiem fajnie, jeszcze będę musiał sobie jakieś tutaj fajne ustawienie i znaleźć, żeby... Bo tutaj zawsze miałem ten... Usiądę sobie w sumie. Tu zawsze miałem takie w sumie na nadgarstek. I teraz tak, żeby mi nie kolidowało z tym kablem, który jest niestety, o, bardzo... bardzo kruchy i lubi mi czasem przerwać ten mikrofon, to po prostu będę starał się jakoś ją tutaj fajnie ułożyć. Tak więc jeśli się podobało i chcecie więcej takich rzeczy, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zapraszam was na kolejne filmiki i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, pa! Cześć!